W dzisiejszym serwisie prosto z Płońska. Podpisanie przez burmistrza umowy na zakup autobusu. W Płońsku przy ulicy Płockiej powstaje 9 nowych mieszkań. Gmina miasto Płońsk otrzymała wsparcie rządowe w celu przeciwdziałania skutkom epidemii. A na koniec kolejna edycja kampanii Mała Książka, Wielki Człowiek. 15 września w Urzędzie Miejskim w Płońsku została podpisana umowa na zakup miejskiego autobusu. Będzie to pierwszy autobus komunikacji miejskiej, który pojawi się na płońskich drogach najpóźniej w połowie przyszłego roku. Więcej o projekcie i zakupionym autobusie mówi burmistrz Płońska. Konsekwentnie gmina miasto Płońsk realizuje swój największy projekt inwestycyjny. Przypomnę, że jest on w ramach działania 4-3-1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Ten projekt jest bardzo dużym projektem, obejmuje budowę obwodnic, budowę systemu ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia ulicznego, zieleni miejskiej. A częścią tego projektu jest stworzenie w Płońsku komunikacji miejskiej i właśnie zakupiliśmy pierwszy autobus. Jest on podwójnie pierwszy, bo jest to również pierwszy autobus elektryczny w naszym mieście i pierwszy autobus elektryczny w powiecie płońskim. Jest to autobus na 22 osób. Ładowanie tego autobusu trwa 4 godziny i jedno naładowanie wystarczy na całą dzienną jazdę autobusu po naszym mieście. Pierwszy miejski autobus elektryczny dostarczy firma Automet Group spółka z OOS Sanoka. Wartość umowy wynosi ponad 1 300 000 zł. Gmina miasto Płońsk jest także w trakcie drugiego przetargu na autobus miejski, tym razem spalinowy, ale spełniający normy europejskie. Równocześnie trwa postępowanie na zakup drugiego autobusu. Tym razem będzie to autobus spalinowy, w pełni odpowiadający normom Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń, toksyczności spalin i tak dalej. I będą to na początek 2 autobusy, od których powstanie komunikacja miejska w Płońsku, wraz z systemem inteligentnego zarządzania tąże komunikacją, który polegać będzie między innymi na tym, że na przystankach będzie wyświetlał się czas przyjazdu następnego autobusu i będzie on nie projektem tego przyjazdu, tylko będzie realnym czasem, kiedy ten autobus przyjedzie, wynikającym z funkcjonowania systemu zarządzania. Wstępnie planowane są 2 linie autobusowe. Trasa przejazdów będzie modyfikowana i dostosowywana do potrzeb pasażerów. Koszt biletu będzie symboliczny, a w przyszłości może nawet i darmowy. Trwa remont lokali przy ulicy Płockiej 86. W bloku nie tak dawno siedzibę swoją miało Miejskie Centrum Kultury, które działało pod nazwą Market z Kulturą. Teraz w tym miejscu powstanie 9 nowych mieszkań. Prace idą pełną parą. Do końca roku w budynku przy ulicy Płockiej 86 będą trwały prace polegające na adaptacji dawnego marketu z kulturą, a wcześniej sklepu na potrzeby miejskich zasobów mieszkaniowych. Na parterze o łącznej powierzchni ponad 200 metrów kwadratowych powstanie 9 nowych mieszkań o różnym metrażu, od 37 metrów kwadratowych do ponad 50. Te mieszkania, będzie ich 9, poszerzą nasze zasoby mieszkaniowe i pewnie trafią do nich już wkrótce mieszkańcy Płońska oczekujący na mieszkanie lub spodziewający się zamiany na nowe mieszkanie. Metraż mieszkań od 37 do 54 metrów kwadratowych. Urząd Miejski w Płońsku przeznaczył na ten cel 900 000 zł. Gmina miasto Płońsk otrzymała wsparcie rządowe w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Kwota przekazanej pomocy to blisko 5 milionów złotych. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej wprowadzamy kwotę 4 735 383 zł przekazane nam z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne miejskie. Bardzo potrzebne zadania i są to pieniążki na realizację następujących zadań inwestycyjnych. Budowa ulicy Szkolnej, rewitalizacja rynku miejskiego,
rewitalizacja dworca kolejowego i wieży ciśnień. Część pieniędzy przeznaczonych jest również na inwestycje w gminny zasób mieszkaniowy, inwestycje związane z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej zasobów komunalnych w części i w części w powstanie nowych mieszkań komunalnych z lokali, które wcześniej nie były lokalnymi mieszkalnymi. Jest to znacząca kwota dla naszego budżetu, bo to prawie 5 milionów. Bardzo ona pomoże nam w realizacji od strony finansowej, w realizacji tych zamierzeń, które już albo trwały, albo mieliśmy je w bieżącym roku rozpocząć ich realizację. Środki przekazane z rządu mają na celu zrównoważenie części strat, które poniosła gmina miasto Płońsk w związku z pandemią koronawirusa. W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Henryka Sienkiewicza w Płońsku rusza kolejna edycja kampanii Mała Książka, Wielki Człowiek. W jesienne popołudnia i wieczory nie może zabraknąć dobrej książki zarówno dla rodzica, jak i dziecka. W tym szczególnym czasie warto wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku przy ulicy Północnej 15B oraz do filii bibliotecznej przy ulicy Płockiej 19, aby otrzymać dla małego czytelnika w wieku przedszkolnym wyjątkową wyprawkę czytelniczą przygotowaną przez Instytut Książki w Krakowie. A jak wygląda przystąpienie do tego projektu? Rodzice przychodzą z dziećmi. Jeśli nie posiadają karty bibliotecznej naszej, wtedy muszą założyć dziecku najpierw kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania z biblioteki u nas i czy w naszej filii. Natomiast w momencie, kiedy chcą przystąpić do projektu, wydajemy też oczywiście, to musi być zgoda rodzica, tak? Nie wciskamy komuś na siłę takiego uczestnictwa, że tak powiem w cudzysłowie. Więc rodzice muszą wyrazić zgodę na to, żeby dziecko ich przystąpiło do tej akcji i wtedy wydajemy kartę małego czytelnika do zbierania naklejek i oczywiście książkę Pierwsze czytanki dla i taką książkę, taką małą książkę, książką połączeni, czyli przedszkolarki idzie do biblioteki, jest to taka broszura dla rodzica, jak właśnie czytać z dzieckiem, jak w tym czasie, jak spędzać z tym dzieckiem czas, właśnie co daje to czytanie, taka broszura informacyjna. Dziecko dostaje to taką wyprawkę, która właśnie jest wydana przez Instytut Książki i właśnie to dziecko dostaje, dostając taką książeczkę już na początku, właśnie jest taka radość tego dziecka z otrzymania tego prezentu, z tej karty i potem dziecko może zbierać 10 naklejek, znaczy 10 więcej oczywiście, ale na tej jednej karcie, małej karcie czytelnika, karcie małego czytelnika jest 10 miejsc do uzbierania nalepeczek, na tych naklejek. Dziecko w momencie, kiedy uzyska 10 naklejek, otrzymuje od nas i od Instytutu Książki dyplom małego czytelnika. Do projektu mogą przystąpić dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kampania w ubiegłych latach cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Myślę, że nawet bardzo duże. Myślę, że będzie w tym roku też dalej rodzice, którzy przychodzili z dziećmi, uczestniczyli w pierwszej edycji, przychodzą dalej, kontynuują wypożyczanie książek, udział w tej akcji i są bardzo zadowoleni, zarówno rodzice i dzieci też są bardzo zadowolone. Dla dzieci jest atrakcją właśnie to zbieranie naklejek. Ta akcja cieszy się dużym powodzeniem. W tym momencie mamy około 185 osób zapisanych do tego projektu, w tym 147 to świeżynki tak zwane, czyli osoby, które po raz pierwszy przyszły do biblioteki, po raz pierwszy się zapisały, od razu przystąpiły do tej akcji. W momencie, kiedy ja widzę na przykład, że rodzic jeszcze nie wie na temat tej akcji, a widzę, że dziecko jest tak w tym wieku właśnie, że tak powiem, projektowym, proponuję oczywiście przystąpienie, daję taki list powitalny dla rodzica, może się od razu czy w domku zapoznać się z tymi informacjami, o co chodzi w tej akcji, albo też od razu rodzic zdecyduje się na zapisanie danego swojego dziecka i myślę, że to jest to dużą frajdą zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, to takie właśnie wspólne czytanie, wspólne rozmawianie na ten temat, często właśnie w dobie dzisiejszych czasów, gdzie mamy przekaz od razu obraz, dźwięk i tak dalej, dzieci mają dostęp do smartfonów, do telewizorów, do komputerów, do wszystkich takich innych rzeczy, więc nie mają czasu na to, żeby z dzieckiem spędzić jakąś taką większą chwilę, większą ilość czasu poświęcić swojemu dziecku, a to jednak tak mobilizuje, troszeczkę zmusza, gdyby, ale mobilizuje też rodzica do tego, żeby z tym dzieckiem chociaż te 10, 15, 20 minut spędzić przed snem. Często rodzice mówią, że nie ma teraz wieczoru, kiedy by dziecko samo nie poprosiło o to, żeby chociaż trochę poczytać, żeby jeszcze to obejrzeć, żeby wrócić do czegoś, do jakiejś czytanki.
No jest to fajna akcja właśnie, która naprawdę, myślę, że wielu rodziców i dzieci zbliżyła jeszcze bardziej do siebie poprzez właśnie takie wspólne czytanie. Dzięki tej kampanii dziecko w pełni może stać się uczestnikiem życia kulturalnego, wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy. Wizyta dzieci w bibliotece uczy ich samodzielności, podejmowania własnych wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę. Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie internetowej mbp-pląsk.pl.